Zeszły wtorek miał odbyć się koncert Brusa Springsteena w Pradze. Niestety, dosłownie na dzień przed wyjazdem do Pragi, czyli w niedzielę wieczorem, dostałem maila, że koncert został przesunięty, odwołany. Generalnie go nie będzie. No nie była to najlepsza wiadomość i muszę przyznać, że czekając tak długo na koncert Brusa, bo jestem jego fanem od wielu, wielu lat, no człowiek jest smutny, wkurzony, no ale wyjazd niestety był już opłacony, więc musiałem pojechać do tej Pragi. Chciałem pojechać do tej Pragi, bo jest to piękne miasto, które uwielbiam tam wracać, więc no zamieniłem to w jak najlepszy wyjazd potrafiłem. Niestety Brusa Springsteena nie zobaczyłem. Żeby tego było mało, po powrocie od razu mnie rozłożyła choroba, no zdarza się. I spędziłem tydzień w łóżku, więc niestety to będzie jedyny materiał w tym tygodniu, ale spróbuję wam opowiedzieć troszeczkę o Brusie Springsteenie, właśnie dlaczego to jest dla mnie tak ważny artysta i może zachęcę was do posłuchania go, jeżeli nigdy wcześniej tego nie robiliście. Jeżeli nie wiecie, kim jest Bruce Springsteen, to mam tutaj taką bardzo fajną lekturę, z której można dowiedzieć się naprawdę sporo na jego temat. Są tutaj piękne zdjęcia, dużo fajnych artykułów z epoki, oryginalnych artykułów, które były pisane przez dziennikarzy w tamtych czasach. Naprawdę polecam, jeżeli jesteście w stanie to gdzieś znaleźć, to kupcie to, bo to naprawdę jest bardzo fajna gazeta. Dobra, więc kim jest ten Bruce Springsteen? Jest to amerykański artysta urodzony w 1949 roku, więc ma już 75 lat, ale to nie przeszkadza mu być w dalszym ciągu jednym z najlepiej występujących artystów w historii muzyki. Urodził się w stanie New Jersey, tak naprawdę tuż za rzeką od najwspanialszego miasta na świecie, jakim jest Nowy Jork. I Bruce często o tym New Jersey opowiada w swoich piosenkach, bo to jest ta jego ojczyzna, którą on najbardziej czuje. Czuje do niej przywiązanie i to jest po prostu taki temat przewodni. Pojawia się on w wielu utworach, tak jak wspomniałem. Bardzo młodo zaczynał grać na gitarze i śpiewać. On w wieku 20 lat miał już mnóstwo swoich piosenek, występował przed ogromnymi publicznościami, jak na tamte czasy i na tamte miejsca, bo grał głównie w New Jersey, tak jak wspominałem, tam gdzie się urodził. I tam znali go chyba już wszyscy na tym etapie, kiedy zaczynał swoją karierę. Tymczasem w Nowym Jorku, czyli za rzeką, tam w tym dużym mieście biznesu i dużym mieście muzyki, no niewiele osób o nim słyszało. Do pewnego momentu, kiedy jego przyszły menadżer i przyjaciel John Lando napisał taki artykuł o tytule "Widziałem przyszłość rock'n'rolla i nazywa się Bruce Springsteen". Po tym artykule zaczęto go troszeczkę zauważać i kiedy wydał swoją drugą płytę, choć ona nie odniosła jeszcze takiego komercyjnego sukcesu, to zaczęto naprawdę zwracać na Bruce'a uwagę. I potem w 75 roku wydał płytę Born to Run i to jest płyta, która po prostu zmieniła wszystko. Ta płyta pozwoliła mu na pojechanie w trasę na całym świecie. Ta płyta pozwoliła mu na zaistnienie w radio, zaistnienie tak naprawdę w świadomości całej Ameryki i całego świata muzycznego. I tutaj dochodzimy do tego, co jest chyba najważniejsze, takiego pierwszego, najważniejszego punktu, dlaczego dla mnie Springsteen jest tak wielką inspiracją i przykładem. Koncerty. 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 Tak jak wspominałem, Bruce już za młodu grał dla dużych publiczności w New Jersey, ale potem, gdy ruszyli w trasę z Born to Run i wszystkie kolejne trasy aż do teraz, czyli ile, 50 lat później, to Springsteen ze swoim zespołem E Street Band, do którego za chwilę wrócę, grał jedne z najlepszych koncertów w historii muzyki rockowej. Naprawdę. Bo jedno to jest grać po prostu z niesamowitą energią i mieć super materiał, ale Bruce Springsteen na etapie 20 kilku lat grał już 2, 3, a czasami nawet 4-godzinne koncerty. I to nie było tak, że oni tam jamowali na kawałkach po 30 minut, tak jak niektóre zespoły, co też jest super. Oni po prostu mieli tyle materiału. Tyle materiału, że byli w stanie zagrać, też na pewno grając jakieś covery. 3-godzinne koncerty. Mam tutaj dwie takie koncertówki, które polecam. Jedna to jest właśnie z czasów Born to Run i to jest album, który naprawdę warto zobaczyć. Większość tego jest na YouTubie, więc polecam, ale polecam też kupić płytę, bo jest naprawdę ładnie wydana. Mamy tutaj trochę zdjęć.
Mamy przede wszystkim ten koncert z Londynu, czyli kiedy pierwszy raz pojechali na trasę w Europie. Jest ten koncert naprawdę niesamowity. Naprawdę niesamowity. Druga koncertówka to jest z już końcówki lat 70. z czasów koncertów No Nukes. To są chyba charytatywne koncerty, o ile dobrze pamiętam. Też to jest na YouTubie, obczajcie sobie, naprawdę polecam. Okej, kolejna rzecz, dla której Bruce Springsteen jest dla mnie tak niesamowitym artystą, to jest właśnie ten jego zespół, E Street Band. O tym zespole można by pisać po prostu pewnie tyle samo, co o samym Bruce Springsteenie, ale przede wszystkim chodzi o to, po pierwsze, jaki oni mieli skład, bo poza takim klasycznym, wiecie, rockowym składem, że mamy Bruce'a, który gra na gitarze i to całkiem nieźle, drugiego gitarzysty, Stevie Van Zandt, jeżeli nie kojarzycie, kto to jest, to polecam sprawdzić, basisty i perkusisty, to mamy też pianistę, ale mamy też drugiego klawiszowca, który gra na organach i syntezatorach. Generalnie oni we dwóch robią naprawdę bardzo dużo, ale mamy też saksofonistę, czyli jeden z moich ulubionych instrumentów, który naprawdę w rockowym składzie jest czymś, czego mi brakuje, zwłaszcza na polskiej scenie, chociaż znajdą się też zespoły, które grają w ten sposób. Miałem kiedyś taki pomysł w swoim zespole i myślę, że kiedyś do tego wrócę. W każdym razie tutaj saksofonista, ten pierwszy oryginalny saksofonista z zespołu E Street Band, czyli Clarence Clemons, jest jednym z najpiękniej grających saksofonistów w muzyce rockowej na pewno. Ja bym powiedział, że w muzyce w ogóle. Posłuchajcie sobie solówki na saksofonie w Jungle Land. To jest po prostu coś niesamowitego. Historia, którą można przeczytać w tej gazecie tutaj, opowiada o tym, jak Bruce i Clarence przez chyba 8 czy 10 godzin układali tą solówkę w studio, więc on cały czas siedział tam i grał, próbował wykształcić to solo i po tym całym dniu nagrywania, podobno nawet bez przerw na jedzenie i cokolwiek, jestem w stanie w to uwierzyć, bo czasami po prostu jest taki lot artystyczny, że nie trzeba jeść, bo muzyka wystarcza. I oni zagrali to solo, znaczy Clarence zagrał to solo w tym niesamowitym utworze Bruce'a. Naprawdę to jest jeden z tych kawałków, które trzeba w życiu usłyszeć i nawet jeżeli to nie jest wasz klimat, to polecam posłuchać tego utworu. Trzecia rzecz to niesamowite teksty Bruce'a Springsteena, które opisuje amerykańskie życie w tak niesamowicie żywy sposób. Widać, że jest to ktoś, kto po prostu żyje pełnią życia. I to nie zawsze oznacza, że on jest super szczęśliwy i że to wszystko jest takie kolorowe. Właśnie nie, on opisuje też ten brud, opisuje te nieprzyjemne rzeczy, opisuje swoje relacje z rodziną i z osobami, które spotyka w życiu, opisuje życie takiego normalnego człowieka. To jest coś, co do mnie bardzo przemawia, to jest coś, czego mi często brakuje w tekstach różnych muzyków. Bo wiecie, doceniam bardzo tworzenie takich historii no wiecie, wymyślonych po prostu, fikcyjnych i opisywanie całych światów, uwielbiam takie rzeczy. Ale mimo wszystko dużo bardziej trafiają do mnie takie personalne historie po prostu ludzi, których się spotyka i Bruce Springsteen jest absolutnym mistrzem w tego typu tekstach. Naprawdę polecam przeczytać teksty do Born to Run, Jungle Land, Thunder Road, teksty z płyty Darkness on the Edge of Town albo Nebraska to są naprawdę mocne historie czasami, ale opowiedziane w taki przystępny sposób i pewnie dlatego Bruce Springsteen jest artystą, który osiągnął tak duży sukces. Oczywiście z perspektywy osoby, która nie zna tych amerykańskich kontekstów kulturowych i historycznych, to może się wydawać takie, no wiecie, odklejone i powiecie mi, że wy wolicie teksty po polsku, bo nie znacie tak dobrze tego języka. Wszystko rozumiem, ale wiecie, teraz już są tłumacze, możecie sobie to przerzucić. Jeżeli interesuje was kultura i historia, nie tylko polska, ale też amerykańska, albo w ogóle po prostu sama w sobie, kultura i historia, to ja myślę, że kawałki Bruce'a Springsteena są właśnie bardzo spoko, żeby dowiedzieć się czegoś, o czym nie mieliście pojęcia właśnie z tamtych czasów, bo on to traktował jako taki pamiętnik, przynajmniej ja to tak odczuwam, że to jest taki po prostu pamiętnik tamtych czasów i też obecnych czasów, bo on cały czas pisze nowe utwory. Na koniec, jakbym miał polecić jakieś albumy, no to oczywiście jest Born to Run, no to jest płyta, którą naprawdę trzeba chociaż raz w życiu usłyszeć. Ta najbardziej komercyjna płyta, no to jest Born in the USA. Tutaj w słowie komercyjny nie ma absolutnie nic złego. Jest to fantastyczna płyta, to są świetne piosenki, nic dziwnego, że Bruce zaszedł z nią tak daleko. Mamy jeszcze dwupłytowy album The River.
i to jest taka esencja rockowego zespołu. Większość tego materiału jest zagrana na żywo, w sensie są tutaj po prostu też ujęcia z live'ów z niektórych koncertów. Polecam ten album. Są jeszcze dwa inne albumy, których niestety nie mam fizycznie. Jest to mój ukochany The Wild, The Innocent and The E Street Shuffle. No i Nebraska, czyli jego album solo, które tak naprawdę był demówkami, które on nagrał sobie w pokoju, siedząc sam, nagrywając to na magnetofon, a potem okazało się, że te piosenki są tak dobre i unikatowe, że po prostu wydali to w takiej formie. Płyta Nebraska jest czymś, co też warto usłyszeć. No więc tak, to jest moja opowieść o Bruce Springsteenie. Na całe szczęście jest już nowa data koncertu. Będzie to 15 czerwca 2025 roku niestety, ale tego się spodziewałem, bo przy trasie tego formatu nie da się po prostu przełożyć koncertu na tydzień później. Prawdopodobnie dobuduję też więcej koncertów, żeby nie jechać specjalnie na 4 koncerty do Europy, ale nie wiem, czy tak będzie na 100%. W każdym razie, jeżeli będziecie mieć okazję kupić bilet, to zróbcie to, bo ten człowiek ma już 75 lat, jest w niesamowitej formie w dalszym ciągu, ale wiecie, każdy się starzeje, naprawdę polecam zobaczyć koncert Bruce'a Springsteena, sam nie mogę się już doczekać. A w międzyczasie, jeżeli chcielibyście, żebym pokazał jakieś jego kawałki na gitarze, albo po prostu, nie wiem, przeanalizował bardziej jego twórczość, to dajcie mi znać pod spodem. Mam nadzieję, że podobał wam się taki bardziej przegadany format, tak jak mówiłem, nie miałem możliwości na nic innego, ale chciałem się z wami podzielić tą moją pasją do Bruce'a Springsteena. Jeżeli ten film wam się podobał, to będę wdzięczny za polubienie go i zasubskrybowanie tego kanału. My widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Pa, pa.